Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. W cyklu Supermoce mówię o tym, czym są mocne strony, co się na nie składa, z jakiego powodu warto je odkrywać i jak realizować ważne dla nas cele, właśnie w oparciu o mocne strony. Przyświeca mi idea, że każdy z nas ma swoje supermoce, tylko być może nie wszyscy z nas jeszcze potrafią je zidentyfikować. Nazwać i ich używać. Wierzę głęboko w to, że nie warto się wiecznie naprawiać i szukać dziury w całym. Marzę o tym, by ludzie przestali się wiecznie z kimś porównywać i skupiać się na tym, w czym są słabi. Bo nie warto tracić energii na zajmowanie się czymś, w czym mimo naszych wysiłków będziemy co najwyżej przeciętni. Lepszą drogą jest coraz lepsze poznawanie siebie i działanie w zgodzie ze swoimi wartościami i mocnymi stronami oraz mądre zarządzanie tym, co w nas słabsze. Skupmy się na tym, co w nas piękne, a potem mądrze zarządzajmy tym, co się w nas nam mniej podoba lub bardzo tego w sobie nie lubimy, albo nie pozwala nam to budować zdrowych relacji z innymi. I po raz kolejny powiem. Doceniajmy siebie i innych, a nie oceniajmy. Dodajmy literkę d do słowa oceniam. A dziś dowiesz się między innymi dlaczego czasami jakieś zadanie powoduje, że czujesz się jak wyczerpana bateryjka, a inne zadania przychodzą ci z łatwością. Zrozumiesz, na których zadaniach warto się skupić, a które należy odpuścić, bo powodują, że tracisz energię. Dowiesz się także, jak nasze style myślenia wpływają na rodzaj zadań, które preferujesz lub nie wykonywać. Dowiesz się także, jakie zadania warto delegować i jak mądrze dzielić się obowiązkami w pracy oraz, że potrzebujemy ludzi o różnych stylach myślenia. I nie należy oceniać innych swoją miarą, a zamiast tego należy ich doceniać. Przygotuj, proszę, kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt, który możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej. Przygotowałam również dla Ciebie karty pracy. Są to karty pracy w edytowalnym pliku PDF. Dlatego również. Aby jak najlepiej skorzystać z tego odcinka, zachęcam Cię do ich pobrania. A oprócz tego, Akademia Growings zaprasza Cię także w odwiedziny na profil na Instagramie oraz kanał na YouTube. Witaj w Akademii Growings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna, jak nikt inny, pomoże ci rozwinąć skrzydła. Oraz pokażę, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia. Dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę. Czyli słuchaj i działaj. Czy zdarza się czasami tak? Że zabierasz się za jakieś zadanie i niby wykonujesz je poprawnie, nawet otrzymujesz pozytywną informację zwrotną, ale po jego wykonaniu czujesz się jak wyczerpana bateryjka albo balonik, który przedtem wysoko unosił się z radością, a teraz jest splaczały, bo uszło z niego całe powietrze. Być może wykonujesz zadania, które nie są zgodne z Twoimi preferencjami i po prostu wkładasz w nie więcej wysiłku niż ktoś, kto czerpałby z wykonywania tych zadań przyjemność. Dlatego warto zidentyfikować swój styl myślenia, o czym za chwilę. W odcinku szóstym podcastu odcinku, który nazwałam Supermoce: jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi. Mówiłam o tym, że lubimy ludzi podobnych do siebie i że bardzo różnimy się na poziomie naszych zachowań, jak również tego, co nas motywuje do działania i czego się boimy i naturalnie od tego, czego się boimy, uciekamy. Omawiałam tam model zachowań DISC, którego autorem jest dr William Moulton Marston, autor książki Emotions of Normal People. Powiedziałam, że ludzie są różni, ale możemy ich zrozumieć i dzięki temu przewidzieć ich zachowania. Zatem jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, posłuchaj także tych odcinków, w których omawiam cztery style zachowania i daję konkretne wskazówki, jak możemy poradzić sobie z trudnymi zachowaniami innych ludzi. A może sama, może sam przy tej okazji zidentyfikujesz, kiedy to ty stajesz się dla innych tak zwanym trudnym człowiekiem. Przypomnę, że model disk jest niezwykle praktycznym narzędziem, które nazywamy językiem zachowań, gdyż bardzo ułatwia nam zrozumienie różnic między ludźmi, lepsze dostosowanie naszej komunikacji do różnych typów zachowań, jak również dostrzeżenie, jaka intencja kierowała zachowaniem danej osoby. Dzięki zrozumieniu tego modelu znajdziesz klucz do lepszego zrozumienia siebie i innych. Wspomniałam we wcześniejszych odcinkach, że analiza tego, w jaki sposób się zachowujemy, w tym analiza naszego stylu komunikacji no właśnie taka analiza oparta o model DISK nie jest wystarczająca. To taki dobry start, bardzo potrzebny w lepszym budowaniu relacji opartych na porozumieniu a warto zejść głębiej, by poznać inne poziomy naszego ja, a nie tylko to, co widoczne. Mówię głębiej, no bo jeśli teraz wyobrazisz sobie górę lodową, to to, co widzisz nad poziomem wody, to jest właśnie poziom disk, czyli poziom naszych zachowań. Możesz to zauważyć u siebie, u innych. Pod taflą wody coś tam prześwituje – i to nazywamy poziomem Teams, czyli poziomem stylów myślenia, czy też preferowanych ról zespołowych. To, w jaki sposób myślimy, powoduje, że wybieramy pewnego rodzaju zadania chętniej i łatwiej przychodzi nam ich wykonywanie. Poniżej znajduje się poziom wartości, a jeszcze niżej poziom naszych najgłębszych motywatorów. Za chwilę. Przyjrzymy się temu, jakie zadania preferujemy wykonywać i jaką rolę naturalnie przyjmujemy w zespole, właśnie ze względu na nasze dominujące style myślenia. Zaraz zaczynamy, a w kolejnych odcinkach zajmę się pozostałą częścią Góry Lodowej, czyli pozostałymi wspomnianymi przeze mnie poziomami. Zapraszam cię do skrzynki z narzędziami której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. W skrzynce z narzędziami chciałam Cię na początek zaprosić do pewnej zabawy. Wyobraź sobie, że mam do zaoferowania pięć stanowisk pracy. Każde z nich jest tak samo płatne, ma te same benefity pozapłacowe. No jedyna różnica polega na rodzaju wykonywanych zadań. Przypominam, że możesz też pobrać karty pracy do tego odcinka, które pomogą Ci zdiagnozować Twoje style myślenia. Pobierzesz je na stronie Podcast. Zaraz opiszę te stanowiska. Wspomniane przeze mnie, a ty, proszę, słuchając tego opisu, zapisz odpowiedzi na następujące pytania: które jedno z tych stanowisk wybierzesz? Które stanowisko od razu odrzucisz? Które stanowisko wybierzesz, jeśli to z pierwszego miejsca byłoby już zajęte? I ostatnie pytanie. Zastanów się, dlaczego podejmiesz takie decyzje. Zapisz wszelkie refleksje, które przyjdą ci do głowy. Zatem zaczynamy. Pierwsze stanowisko to: kreator. Będziesz codziennie dostarczać niezwykle kreatywne pomysły i szukać innowacyjnych rozwiązań problemów. Można powiedzieć, że codziennie będziesz robić taką jednoosobową burzę mózgów. Drugie stanowisko nazywa się Strateg. Będziesz tworzyć strategię wdrożenia w życie pomysłów. Sprawdzisz, czy te pomysły mają rację bytu w danej rzeczywistości. Przekonasz też decydentów i pracowników do Twojej strategii. No, jeśli kreator wpadnie na jakieś pomysły z kosmosu, to Ty ocenisz, czy te pomysły da się zrealizować, czy nie. A jeśli się da, no to już Twoja w tym głowa, żeby określić, w jaki sposób to zrobić, rozpisać taką strategię. Trzecie stanowisko to analityk. Sprawdzisz na tym stanowisku, czy procesy są dobrze ułożone, a metody realizacji zadań dobrze dobrane. Będziesz też sygnalizować wszelkie ryzyka, zadbasz o poukładanie kroków realizacji planu w odpowiedniej kolejności. No pewnie stratek czy też wizjoner będą cię w pewnym momencie mieć dość, no bo będziesz do nich wracać i mówić: Zobaczcie, może ta metoda tutaj nie za bardzo. Zastanówcie się, czy aby na pewno mamy informacje i szczegóły dotyczące tego pomysłu. Czyli będziesz takim naprawdę bardzo ważnym członkiem zespołu, który zadba o to, żeby ten plan bardzo szczegółowo był rozpisany i wszystkie ryzyka czy też szanse, Dobrze rozpoznane, ocenione. A czwarte stanowisko to realizator. Będziesz realizować zadania według planu. Krok po kroku uwielbiasz instrukcje, uwielbiasz procedury i będziesz też usprawniać nieustannie proces, którym się zajmujesz. Na tobie naprawdę będzie można polegać, będziemy wiedzieć, że wszystko, co ci powierzymy, zostanie wykonane bardzo dobrze według planu. I piąte stanowisko koordynator. Na tym stanowisku będziesz dbać o to, by potrzeby wszystkich biorących udział w realizacji zadania były zadbane. Będziesz też koordynować różne aspekty projektu i spoglądać na projekty oczyma różnych członków zespołu. Masz taki dar, że potrafisz wejść w buty różnych osób, potrafisz spojrzeć z perspektywy różnych członków zespołu. To, co przed chwilą zrobiliśmy, to była próba do określenia Twojego dominującego stylu myślenia. To poziom Teams, który warto zdiagnozować obok stylów zachowania Disc. Teams to akronim od pierwszych liter nazw poszczególnych stylów myślenia w języku angielskim. Teams mierzy Twoje preferencje do wykonywania pewnego rodzaju zadań i co za tym idzie, wejścia w daną rolę w zespole. Innymi słowy Teams pokazuje, w których czynnościach czujesz się świetnie i wykonasz je z większą łatwością i przyjemnością niż inne. T jak theorist, czyli kreator. E jak executor, realizator. A jak analyzer, czyli analityk. M jak manager. Czyli koordynator i S jak strategist, czyli strateg. Teams. Zastanów się teraz proszę nad tym, jak używasz tych stylów myślenia w praktyce. W jakich sytuacjach w pracy lub w domu ich używasz? Zachęcam cię w tym miejscu też do obejrzenia odcinków z cyklu Superbohater, w których osoby, które goszczę, Opowiadają między innymi o swoich stylach myślenia i o tym, w jaki sposób używają ich w praktyce. Link do odcinków opublikowanych do tej pory zamieszczam w opisie do tego odcinka. Zastanów się też nad tym, jak wygląda to u ciebie w pracy. Czy na twoim stanowisku wykorzystujesz w pełni twój potencjał? Które zadania wykonujesz ochoczo? A które powodują, że zaczynasz się źle czuć na samą myśl o nich? Czy jest taka możliwość, byś porozmawiał, byś porozmawiała z szefem o tym, że chciałabyś się podjąć może innych zajęć, bardziej dopasowanych do ciebie? A teraz powiem kilka słów na temat badania Teams. Badanie Teams opracowane zostało w połowie lat 90., a po raz pierwszy opublikowane na początku nowego tysiąclecia przez PeopleKeys. Profil ten wchodzi też w skład czterowymiarowego narzędzia badającego kompetencje: Disk 4D. Już teraz pewnie czujesz, który styl myślenia jest ci najbliższy. Oczywiście, za pomocą diagnozy Disk 4D można precyzyjnie określić natężenia poszczególnych stylów, które w sobie nosimy. Czy zatem, jeśli masz mniejsze natężenie jakiegoś stylu, to nie wykonasz jakiegoś zadania? Oczywiście, że je wykonasz, natomiast stracisz na to bardzo dużo energii, którą możesz przeznaczyć na inne zadania. Po jakimś czasie wykonywania zadań, które powodują Twoje zmęczenie i zniechęcenie, możesz się po prostu wypalić. Pamiętajmy, że prężnie działający, silny zespół. Budujemy wtedy, kiedy mamy w nim uzupełniające się role. Zatem moja rada dla osób zarządzających pracownikami: staraj się wydobyć to, co z pracownika najlepsze, ponieważ wtedy jego poziom motywacji będzie przez niego z łatwością utrzymywany na wysokim poziomie. To nie ty go motywujesz, bo on już jest zmotywowany, jeśli robi rzeczy, które są zgodne z jego preferencjami. Wszyscy wtedy zyskują i szef i zespół, i cała firma, i pracownik. Zadaniem szefa jest tak rozdzielać zadania, by wydobywać z ludzi to, co najlepsze, pomóc im działać w zgodzie z ich predyspozycjami. Ważny tutaj jest z pewnością argument finansowy. Zastanów się, czy stać cię na zatrudnianie ludzi, których potencjał marnujesz, przydzielając im zadania, które wykonują po prostu na średnim poziomie, lub są tak nimi zmęczeni. Że odchodzą z firmy? Czy stać cię na zatrudnianie ludzi, z których potencjału nie korzystasz w pełni? Moje doświadczenie mi pokazuje, że, zwłaszcza w małych i średnich firmach, brak doboru odpowiedniego pracownika do danego stanowiska odbija się olbrzymią czkawką. Koszt zatrudnienia, przeszkolenia, po to tylko, by za kilka miesięcy się z tym pracownikiem pożegnać, naprawdę może znacznie wpłynąć na codzienne działanie firmy, w tym płynność finansową. I pamiętaj, żeby człowiek mógł uruchomić swój potencjał, powinien mieć do tego odpowiednie warunki. Jeśli zatrudniasz kogoś o stylu stratek, a przydzielasz mu zadania idealne dla realizatora, to taka osoba nie ma nawet możliwości rozwinąć skrzydeł i pokazać ci, że może wnieść do zespołu naprawdę dużo większą wartość niż wykonywanie zadań, które są dla niej po prostu zbyt trudne lub nudne. Albo inny przykład. Zatrudniasz osobę, która świetnie odnajduje się w realizacji zadań według planu, uwielbia usprawnianie procesu, kocha instrukcje, a ty zamiast wykorzystać tę supermoc i przydzielać zadania, które mają być wykonane dokładnie i na czas, prosisz tę osobę, o przynoszenie nowych pomysłów, oczekujesz od niej szybkiego wprowadzania innowacji, generowania różnych rozwiązań. Być może nawet się niecierpliwisz, być może ręce ci opadają, że przecież ten pracownik jakiś taki niezaangażowany. Pamiętaj, nie potrzebujesz w swoim zespole ludzi takich samych jak ty. Nie potrzebujesz piętnastej kopii samego siebie. Jeśli jesteś strategiem czy wizjonerem, potrzebujesz realizatorów, analityków czy koordynatorów. Warto zastanowić się, czy po prostu nie oczekujesz od nich, że będą tacy jak ty, zamiast mądrze zarządzać ich potencjałem i rozkładem sił w zespole. Będę mówić o tych wątkach więcej w kolejnych odcinkach, a teraz zostawiam cię z takim przesłaniem bądź ogrodnikiem. Pozwól ludziom rozkwitać, stwórz im takie warunki, w których każdy z nich wydobędzie z siebie swoje naturalne piękno, czyli pokaże mocne strony. Chciałam też zwrócić uwagę na pewne pułapki. Pamiętaj, że bardzo ważne jest patrzenie na człowieka w całości i analiza stylu dysk w połączeniu z innymi wymiarami jest bardzo ważna. Nie warto oceniać książki po okładce, czyli tylko po tym, co widzimy, o czym też będę mówić w kolejnych audycjach. Nie warto szufladkować ludzi ze względu na to, że zachowują się bardziej lub mniej dynamicznie, bardziej lub mniej relacyjnie. Przecież my się nie składamy tylko z czterech zachowań, czy też literek, kolorków itd. Disk Pomaga w budowaniu relacji i lepszej komunikacji, to jest wspaniałe i praktyczne narzędzie. Ale przecież my mamy też inne wymiary naszej osobowości, które pomagają zrozumieć z jakiego powodu w coś się angażujemy lub nie, oraz w jaki sposób podejmujemy decyzje. Podam ci taki przykład. Czasami ludzie zatrudniają kogoś, bo ma wysoki styl c czyli tak zwane oko do szczegółów. Zbiera skrupulatnie informacje, chce wykonywać zadania bardzo dobrze. Jednak według badań nie każdy styl C jest analitykiem. Jeśli znamy styl DISC, to często zakładamy, że osoba mająca w sobie ten styl jest świetna w analizie problemów i właśnie na takie stanowisko ją zatrudniamy. Może się jednak okazać, że osoba z wysokim stylem C po prostu świetnie zbiera informacje, czy dostrzega niedociągnięcia, jednak zupełnie nie odnajduje się w dogłębnej analizie tych informacji. Czyniąc założenia na temat danej osoby, oceniając ją powierzchownie, możemy popełnić poważny błąd. Bardzo dużo mówi się o tym, że siła tkwi w różnorodności. Dlatego podkreślam, że dobrze, gdy różnimy się na poziomie Disc czy też Teams, czyli poziomie zachowań czy też stylów myślenia, ponieważ potrzebujemy w naszych zespołach ludzi do różnych zadań, o różnych stylach komunikacji, o różnym spojrzeniu na dany problem. W różnorodności jest olbrzymia siła, jeśli tylko potrafimy tę różnorodność zrozumieć i nią zarządzać i mieć odpowiednią strategię rozwoju potencjału pracowników. Na początek zarządzanie należy zacząć od samego siebie. Zarządźmy samym sobą, czyli pogłębiajmy świadomość na swój temat. Należy sprawdzić dominujący styl zachowania disk, jak zachowujemy się w stresie, jak nasz styl komunikacji działa na innych, co warto wziąć pod kontrolę, gdzie marnujemy swój potencjał, co z tym zrobić itd. Warto pamiętać, że nasz styl myślenia czy zachowania nie jest lepszy, jest po prostu inny. Nie jest gorszy, jest po prostu inny. I jeśli użyjesz swojego stylu w odpowiednich warunkach na stanowisku do Ciebie dopasowanym, będziesz działać w pełni swojego potencjału. Gdy zaczniesz od siebie, wtedy też łatwiej będzie ci zrozumieć innych i skupić się na ich docenianiu i dmuchaniu im w skrzydła zamiast na ocenianiu i podcinaniu im skrzydeł. A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie, jak włączyć wyższy bieg czyli jak nadać skalę swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa jak ruszać, by silnik nie zgasł? Zastanowimy się, jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę, zanim zapali się kontrolka. A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? W tej części w Skrzyni Biegów chciałabym podpowiedzieć Ci proste pytania, które warto sobie zadać, jeśli czujesz, że masz dany styl myślenia. Jeśli czujesz w sobie styl kreator, to warto pytać siebie systematycznie w ten sposób. Co mogę zrobić, by nie pozostawać wyłącznie na etapie pomysłów? Kto lub co pomoże mi je wcielić w życie? Dzięki tym pytaniom w porę zauważysz, czy aby na pewno nie pozostajesz na etapie generowania pomysłów, które nigdy nie ujrzą światła dziennego i nie zostaną sprawdzone w praktyce. No, często ktoś z takim stylem myślenia, kreator, po prostu lubuje się w wymyślaniu czegoś, w snuciu wizji. No, i czasami niestety te pomysły nie schodzą na ziemię, zostają w chmurach. Realizator, realizatorze, zadawaj sobie takie pytania. W jaki sposób mogę się przygotować na niespodziewaną sytuację, która odbiega od dotychczasowych procedur? Co wtedy zrobię? Dzięki tym pytaniom będziesz mieć w sobie gotowość na niespodziewany obrót sytuacji. Być może stworzysz awaryjne plany B i C, czyli stworzysz sobie własną instrukcję postępowania w sytuacjach nagłych zmian, w których dotychczasowe sposoby postępowania nie miałyby racji bytu. Realizator ma tendencję do tego, że stanie w miejscu, gdy zaczyna się dziać coś, co jest nowe. Coś, co nie jest ujęte w dotychczasowych instrukcjach, procedurach i systemach. Analityk, analityku, zapytaj sam siebie, sama siebie, jak mogę przypominać sobie o tym, by nie stracić głównego celu z oczu? Dzięki temu pytaniu, będziesz ciągle sprawdzać, czy nie grzęźniesz w szczegółach i ustalisz pewne kryteria, które pomogą ci zrozumieć, kiedy należy zaprzestać analizy. A przejść do kolejnych działań. Ja mam wysoki styl analityk i powiem szczerze, bardzo często zadaję sobie takie pytanie, po to, żeby umieścić ten mój cały cel w dużym, w takim szerszym kontekście, ponieważ mam tendencję do grzebania w szczegółach w nieskończoność. Koordynator, jeśli czujesz, że masz w sobie ten styl myślenia, zapytaj. Co zrobię, by dobrze rozkładać siły i wybierać priorytety? Jakie usprawnienia mogę wprowadzić? Dzięki tym pytaniom zauważysz, kiedy zaczynasz tracić kontrolę nad elementami danego projektu czy procesu, który koordynujesz. Zminimalizujesz też stres, widząc, że nie wszystko jest tak samo ważne i skupisz energię na priorytetach. Często też tak jest, że osoby, które mają ten styl koordynator, wolą zadbać o stabilność procesu, o status quo, niż o jego usprawnianie. Stąd też to pytanie. O, usprawnienia. No i strateg. Jeśli czujesz w sobie ten styl myślenia, strategu, to pytaj siebie nieustannie: W jaki sposób mogę sobie przypominać o tym, że moje strategie być może nie są jasne dla innych? Jak mogę innych w nie wdrożyć, wytłumaczyć? Dzięki takiemu podejściu będziesz bardzo uważnie podchodzić do tych ludzi, którzy być może jeszcze nie widzą twojej strategii. Nie łączą tak szybko kropek, nie kreują takiego dużego obrazu. Przestaniesz też zakładać, że inni mają tak jak ty i wszystko to, co dla ciebie jest oczywiste, dla nich też jest. Ja też mam ten styl stratek i bardzo, bardzo często łapałam się w przeszłości na tym, że oceniałam ludzi, którzy, jak to się mówi, nie łapali tak szybko tego, co ja mam na myśli. Bo ja szybko łączyłam kropki, widziałam jakiś duży obraz, i zamiast im wytłumaczyć i być cierpliwa, to ja się irytowałam. W tym momencie tego nie robię, bo rozumiem, że my się tak pięknie różnimy i potrzebujemy wszystkich stylów myślenia czy też zachowania, tak jak mówiłam o tym dużo przy disk. I na koniec chciałabym jeszcze raz podkreślić. Pamiętaj, że ludzie są różni, ale przewidywalnie różni. Zrozum, co ich motywuje i czego się boją oraz postaw się w ich sytuacji po to, by łatwiej budować dobre relacje. Pomoże Ci w tym m.in. diagnoza stylu zachowania DISC. Często podkreślam, że aby zrozumieć lepiej samego siebie i innych, nie wystarczy zatrzymać się na poziomie zachowań, a warto przyjrzeć się też naszym stylom myślenia. Teams, co też dzisiaj omówiłam, warto też przyjrzeć się naszym wartościom i postawom, co będę rozszerzać w innych odcinkach. A to wszystko po to, by lepiej rozumieć siebie i innych i nauczyć się doceniać naszą różnorodność. Budujmy świat. W którym skończymy z ocenianiem, porównywaniem i krytykowaniem. Dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteś, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu i jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie Disk D. I dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś bądź chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.